Jesteśmy na poziomie zero. Schody? No nie będziemy cały czas schody robić, zdjęcia schodom. Ty. Nie, ja to wiem, jak są ładne. No zobacz, fajne kręte, nie? Pa. I dziura. Dziura, tu na pewno kręcili film Piła 7. Ludzi wieszano na tych miejscach. Dobra, uciekam. Co do góry? Chodź, zobacz z tej strony, jak będą. Tylko czekaj, to trzeba zrobić mniejszą rozdzielczością, żeby szło trochę zbliżyć. Jak sobie tak fotę czaśniesz, to jeszcze masz na zdjęciu te u góry. Nie, to jest tutaj jeszcze pustą. Powiem ci, normalnie za schody to dostaniemy chyba Oscara, nie? No, ale to nie ma. To teraz można rozumieć, będzie to dach. Dach. Dobra, nie kręć w prawo, bo jest nazwa miejscowości. Jak nie chcesz ucinać filmu. Nie, nie jestem problem. Nie? Ja później tak to będę robił z tego. Aha, okej. Okay. Tego. Ja powiedz mi, nie robię cięcia. Jak na przykład chciałbyś zamazać, nie wiem, numer rejestracyjny, czy... Tak, nauczyłem się to robić. Ale tryb poklatkowy trzeba mieć, nie? Nie poklatkowy. Po prostu robisz, zamazujesz i on ci oblicza śledzenie, wiesz? Aha. Ale to jakimś specjalnym programem, czy? Czy jak? Dobra. Ej, normalnie pęci, nie, te schody? Jeszcze wyżej? Ty, normalnie. Teraz jesteśmy u samej góry. Panoramę miasta? Chcesz obciąć? Czemu? Słuchaj, kto pozna, to i tak pozna, nie? Ważne, że się nazwy miejscowości nie filmuje. Tu normalnie się ewidentnie ktoś włamał, nie? Ty, serwerownia. Ktoś się włamał do serwerowni, ty. Wiesz, że to jaja z tego. Ty, zoma to. Przecież to wszystko działa. Ty, normalnie to działa wszystko. Może lepiej tego nie pokazujmy we filmie, co? Bo ktoś się domyśli i przyjdzie po to. No ale schodzę. Ale kurde ty jaja. O, drabinka do góry. Drabinka do góry i schody do góry.
To są jeszcze dwa piętra. To? Uwaga, bo jeden schodek jest drewniany. Te drabinki coraz bardziej pionowe są. Siema. I jest kolejni goście. No. Cześć Michał. Witam. Polecam ci zrobić sobie coś takiego. To są tablety, tak? No. Piętro wyżej. Tak, to jest to. Już nie wiem, jak to się wchodzi. No, to chyba lepiej ludziom się za bardzo nie pokazywać. Osoby mi napisały w sprawie kupna samochodu i powiem ci, wypisują. Kupna jakiego samochodu? Volkswagena Lupo. Masz Lupo? No, te zielone. To co Piotrkowi chciałem sprzedać, ale nie chciał. Czekaj, bo my teraz musimy, żebyśmy się nie pogubili, nie? Chociaż w sumie z tej części nie byliśmy jeszcze na samym dole, po tej stronie schodu, możemy sobie przejść od razu. No. Idziemy, nie? Może sprzedam Lupo dzisiaj, bo już mi gość pisze, czy można odjechać tym samochodem na kołach. No i dobra. Jeszcze 8 minut nagrywania mi zostało. No powiem ci, mamy godzinę materiału, bo już 12 jest. Akurat dwa odcinki będą. Powiem ci, schodzimy całkiem do dołu? Tak, schodzimy całkiem do dołu.
Zdecydowaną większość najciekawszych rzeczy tutaj już obejrzeliśmy. No na pewno... A co to tutaj za zakaz wjazdu? Na pewno doszliśmy na dach. No co to tutaj nie wolno? Zakaz wjazdu. No i nic, ciężarówką już nie wiedziesz. Kurde, jeszcze musimy do kantoru podjechać, tu gdzieś blisko. Co mamy? Siemanko, dzisiaj odwiedziliśmy stary młyn. W mieście dobrze znanym. Może wyjdą z tego dwa odcinki. Byliśmy na samym szczycie, na dachu. Spotkaliśmy trochę ciekawych ludzi. Zapraszamy do subskrypcji. Jeżeli podobał Wam się odcinek, naciśnijcie łapkę w górę i dzwonek. Trzymajcie się, pa.